dziś. Dzisiaj prezentujemy przyczepę wywrotkę trzystronną, model KP3532HT. Model tej przyczepy, wymiary załadunku 314x175, wysokość burt 40, wysokość załadunku około 80 cm. DMC tej przyczepy to 3,5 tony. Waga przyczepy to około 950 kg przy załadunku 2550 kg. Obok tej przyczepy występują również jeszcze dwa inne modele. Jest to model KP3032 o tych samych parametrach, z różnicą taką, że zamiast DMC 3,5 tony mamy DMC 3 tony. Masa własna tej przyczepy to 890 kg, ładowność 2 tony 110 oraz ich większy brat, tak zwany model KP3540HT o wymiarach załadunku 4 m na 2, DMC 3,5 tony, masa własna przyczepy 1 40 i ładowność 2 tony 460. W tym akurat przypadku prezentujemy model z podwójną burtą, czyli łączna wysokość to 80 cm. Przejdźmy teraz do parametrów tej przyczepy. Rama spawana, ocynkowana w pełni ogniowo, burty wykonane z aluminium, podłoga wykonana z jednego arkusza blachy ze stali o 3 mm grubości. Dodatkowo w podłodze zamontowane są 4 uchwyty zabezpieczające towar. Ponadto zaczep kulowy, koło podporowe ciężkie, hamulec najazdowy oraz najważniejszy atut tej przyczepy, sterowanie cylindra czterostopniowego za pomocą pilota bądź rączki manualnie. Oprócz przewozu i wywozu materiałów sypkich, takich jak piach, żwir, kamień, przyczepa może nam posłużyć również do przewozu mini koparki. I tu jako opcja możemy sobie doposażyć w tylnej partii przyczepy dwie podpory obrotowe, jak i komplet szyn najazdowych wykonane z aluminium o długości 2,5 metra, ulokowane pod podłogą przyczepy. Przyczepę można ponadto doposażyć w nadstawkę siatkową o wysokości 62 cm, plandekę płaską w różnych wariacjach kolorystycznych, plandekę wysoką ze stelażem o łącznej wysokości od podłogi 200 cm oraz w amortyzatory, które pozwalają nam jechać z przyczepą 100 km na godzinę. Ten i inne modele naszych przyczep znajdziecie na stronie internetowej www.blizz.pl. Jeśli Wam się ten filmik podobał, zostawcie komentarz, polubcie nas, zasubskrybujcie nas oraz zaznaczcie dzwoneczek, a na pewno tego typu filmy Wam w przyszłości nie umkną.